Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to jest Minecraft Multiplayer i dzisiaj gramy na serwerze... No jakim serwerze? No jakim? Oczywiście, że żółwie grają, żółwie. I w ogóle teraz znajdujemy się w dosyć dziwnym miejscu, pewnie was to zastanawia. Otóż tu kiedyś było Bractwo Navi'ego, do którego Navi mnie dodał. Jednakże po prostu to bractwo się rozpadło, nie? Ja już tu nie jestem na tym kuboidzie, dlatego dodany, dlatego nie mogę tu nic nie robić. Nie mogę swoich itemów pozbierać, no świetnie, co nie? Po prostu zarąbiście. No i tak. Tutaj ogółem powstały mury, dookoła była lawa. Jakbym miał race minimap, to bym wam pokazał z góry ogółem tą bazę, ale dobra, trudno. Tutaj ogółem, czekajcie, może mi się uda, o. To jest kolejny poziom. Zbytnio nie będę wam poświęcał czasu, to znaczy tej, nie wam, tylko tej bazie, pokazywaniu tej bazy, bo po prostu już tu nie mieszkam. I tak. W tym odcinku będę starał się znaleźć fajne miejsce na swoją bazę. I co? Tutaj jak widać jest lawa rozlana. No okej. Wiecie co? Cieszę się z tego powodu, ponieważ tu gdzieś niegdyś był, o właśnie w tym miejscu. Może się uda zobaczyć, czy jest ten enchant. Nie ma go już. Po prostu ktoś, jakiś nieogar z naszego bractwa, przyszedł sobie tu i ukradł wszystkie itemki. Poza tym rozwalił wszystkie półki z książkami i wziął sobie enchant. A te półki z książkami były moje, ponieważ odwiedziłem wioskę, no nie? I po prostu jestem zawiedziony. Tutaj jest mój pokoik i też nie mogę sobie wziąć, no bo oczywiście, kurde, ktoś musiał mnie wywalić z bractwa. No. I tutaj ogółem kiedyś był tajne przejście. No dobra, wiecie co? Dobrze, że wolałem być ostrożny i zostawić swój enchant w ender chestie. I ogółem opłaciło mi się to. No dobra, mam tu takie itemki. Dobra, tu jakieś w ogóle startowe coś. W ogóle jakie są kity? Zobaczmy. Kit narzędzia. Oświecę, mogę to drugi raz. Nie, nie mogę. No dobra, 3 miesiące, świetnie. Na pewno poczekam. O lol, co tu jest? Ojej. Wiecie co, wolę, żeby się to rozlało. Co tu mamy? A nieważne. Ej, coś słyszałem, jakby coś rozwalało. To chyba ten, owca sobie... Świetnie. Chyba owca sobie jadła tego. Ogółem pozdrawiam wszystkich graczy z tego serwera. Tak, owca sobie zjadła coś. Mi się wydaje. Gdzie ta owca? Halo, owieczko. Owieczka. Gdzie jest owca? Dobra, nieważne. Tak, mam tu jakąś łopatę i w ogóle... Wiecie co? To bractwo Navi'ego też było takie nieogarnięte, dlaczego? Dlatego wolę sobie podróżować jak na razie, no świetnie, spadłem do wody. Wolę podróżować na własną rękę, żyć po prostu i jakoś myślę, że sobie dam radę. I w przyszłości chcę założyć jakieś bractwo swoje, chociaż albo coś w tym stylu, może mi się uda, a jak nie, no to dołączę do jakiegoś bractwa. I dobra, tutaj mamy glinę. Pozbieram sobie glinę. Mam łopatę żelazną, a co od mi tam skorzystam? I tak, jeśli po prostu... Bardzo wam dziękuję, o tak. Jeśli jesteś nowym widzem, bardzo ci dziękuję za subskrypcję. Otóż Jasiu tutaj głównie mi pomógł się troszeczkę bardziej, że tak powiem, wybić. Ale to nie było jeszcze takie wybicie. Ale wiecie, już więcej widzów doszło i się bardzo z tego powodu cieszę. Dlatego dziękuję wam i ogółem, jeśli nie znacie innych, po prostu jeśli mnie nie znacie, to jestem Ferytus i nagrywam różne serie z Minecrafta, głównie właśnie Minecraft na modach. Futerko jest Rural, to jest właśnie sezon trzeci, to jest moja główna seria jak na razie. I tak, wiecie co, boję się tu chodzić, ponieważ możemy ktoś tu dopaść i zmniejszono, są ogółem lagi już minęły, to już spoko od tego zerowego odcinka, tam już widać troszeczkę tam Navi'ego, tu jakiś domek. Aha, bo tam jest chyba spawn. Dobra, nieważne. Wiecie co, ja wam tam poucinam trochę, żeby gracze z tego serwera nie mieli ułatwione znalezienie, nie? Ponieważ niektórzy może gracze mnie nawet oglądają. No tak. I ogółem tam, jeśli ktoś jest ciekawy, to może zapraszam do zaznajomienia się z innymi seriami na moim kanale. No, więc tyle. I ogółem, dobra, zaczynajmy. Podróżowanie. Tutaj sobie pozbieram... Pozwólcie, że sobie pozbieram czasami nasionek trochę. Okej. Okay. I o ile mi jest dobrze wiadomo,
albo źle, jeśli nie wiem dokładnie, czy to jest prawda, to właśnie potrzeba na kuboida bodajże 3 bloków diamentu. Nie wiem, czy to jest prawda, ale dobra, wiecie co, skorzystam sobie, że to drzewo jest dosyć łatwe do ścięcia, sobie zetnę po prostu od góry i pójdziemy zaraz do tych cave'ów, ogarniemy sobie tamten cave, może coś tam będzie fajnego. Okej. Dobra. Tu jakiś kwiatek. Może tu coś będzie. Ogółem ostatnio jak sobie kopałem, to ciężko było kopać, bo były lagi. I tak trochę prawie jest tak, chyba że żelazo zbierałem, więc jest spoko. I tak, będę musiał zaufane osoby po prostu grać z zaufanymi osobami, bo po prostu nie wiem, koło Navi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, dodał na do bractwa, że takiego nieogarka, który sobie wziął po prostu, wiecie, w jakiejś zdrajca lub coś w tym stylu, który wziął sobie, hehe, pójdę, wezmę sobie tego, wezmę sobie wam, wezmę sobie wam cały enchanting i książki, hehe, będzie śmiesznie, no. No i było dość śmiesznie, dobra. To jedzonko trzeba zbierać, bo wiecie, chyba kit jedzenia nie ma już, niestety. Tego trzeba zadbać o jedzonko. Kurde, świnko, nie uciekaj. Świnko, świnko, świnko! Okej, piąty level. Piąty level, mogę sobie z niego zrobić życie, co? O, co to tutaj mamy? Co tu mamy, co tu mamy? No dobra, nieważne, nieważne. Okej. Więc w sumie możecie określić, znaczy stwierdzić raczej, chodzi mi o stwierdzić, że możecie stwierdzić, że dużo się rzeczy pozmieniało i że dużo rzeczy nie wiedzieliście o dużych, no, nie wiedzieliście o, nie wiedzieliście dużo rzeczy i dużo rzeczy się zmieniło od ostatniego odcinka, ale szczerze powróciliśmy do samotnego trybu życia i po prostu między tymi odcinkami walczyłem sobie tylko, znaczy nie walczyłem tylko, cześć owieczko, po prostu dołączyłem do jakiejś gildii, która była taka, wiecie, średnia. A dobra, trzymam kurczaka, ale zostawmy go już. Co my tu mamy? Nic. Co to jest? Nic, nic, nic. Okej, wiecie co? Chyba sobie zrobię wreszcie crafting. I zostawię sobie swoje ślady, znaczy wiecie, usunę ślady za sobą, rozwalę i sobie popłyniemy, wiecie co? Ja od tego momentu przestanę nagrywać i po prostu zobaczymy się, o! Zobaczymy się już, jak ogarnę sobie miejscówkę. Dlatego dziękuję, że obejrzeliście do tego momentu, tam zapraszam na kolejną część, która będzie zaraz i po prostu będziemy sobie w niej ogarnąć bazę. Więc ja gdzieś popodróżuję, żeby wam nie ułatwiać znalezienie mnie, szczególnie graczom serwera i przyszłym graczom serwera. No dobra, więc widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, już jestem w jakiejś ciemnicy i tak, nie, ja wam nie powiem, gdzie ja jestem, nawet na jakim biomie ja nie powiem, nie oddaliłem się, a dobra, nie powiem wam nic, a w sumie powiem, nie oddaliłem się zbytnio daleko, albo nie wiem, szczerze, nie powiem, no może niedaleko, może daleko, ale dobra. I tak, ludzie, często piszecie mi ostatnio w komentarzach, widziałem jak pisaliście mi, najczęstszym komentarzem to chyba było, jakie jest IP, jakie jest IP, jakie jest IP, a jakie jest IP. Ja w opisie chyba napisałem taką, takie coś, IP dwukropek i że i tak nie dostaniecie, że coś w tym stylu. IP po prostu jest dawane tylko graczom serwera, a po prostu ten serwer ma whitelistę, także i tak się musicie dostać wpierw na ten serwer. A też później teraz się będzie pewnie pojawiało pytanie, jak dostać się na serwer. Na Twitchu Jasia Dąbrowskiego jest coś takiego, chyba taka komenda jak wykrzyknik serwer przez W, jakby ktoś się pytał. Więc tam możecie sobie śmiało sprawdzić, jak tam wbić, jak dołączyć do tego serwera. No i chyba myślę, że
was, po prostu zaspokoiłem wasz głód i w ogóle i zapobiegłem większości komentarzy. Mogłem to trochę wcześniej powiedzieć, ale dopiero pomyślałem sobie podczas podróżowania. I tak, słyszałem lawę przez chwilę chyba. I po prostu myślę, że zaspokoiłem was głód. I tak, jeszcze takie... O, lawę słyszę. Jeszcze taka informacja, to po prostu oprócz tego, że macie po prostu wykrzyknik serwer, gdy napiszecie na Twitchu Jasia, to także możecie napisać... Szelawę. To także możecie sobie napisać... znaczy, po prostu powiem wam, co możecie zrobić. Dostać się na ten serwer też możecie poprzez chyba tam, rejestrowanie się z linku w Jasie czy coś takiego. Jakoś tak to tam było. Ja w każdym razie dostałem się na ten serwer po prostu temu, że napisałem do Jasia, że nagrywał z tego serwera, gdy był, jeszcze nie było startu serwera, po prostu gdy była rekrutacja czy coś na graczy. I dzięki im po prostu mnie Jaś dodał. I jeszcze tam mu kiedyś pomagałem przy budowie na tam jakimś świecie serwerze i tak dalej. Nie chcę mi się zbytnio o tym gadać. Po prostu mnie dodał, tym bardziej, że mu tam kiedyś pomagałem przy budowie czegoś. No i właśnie miałem takie, że tak powiem, łatwe wbicie na ten serwer i mnie po prostu Jaś dodał. Za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Ja ogólnie znalazłem lawę, przydałoby się ją zebrać. Jak na razie myślę, że koło tej lawy mógłbym się osiedlić i sobie tu gdzieś w przyszłości pokopać, tak. Być może będę miał już w przyszłości jakichś kompanów, z którym bym... O, żelazo, świetnie. Być może w przyszłości będę miał jakichś kompanów, z którym sobie będę tu grał. Pojawiały się też komentarze, że... Znaczy, pojawił się jeden komentarz, pamiętam, że czy może ktoś być ze mną, czy coś w tym stylu. Znaczy, to znaczy... To ja chyba biję na TS-a i może potem jakoś się z kimś ogarnie, jakiś team, czy coś może. Może i ogółem jakoś w przyszłości może coś się ogarnie. I też było takie pytanie, czy dam miniaturkę z tej serii. No ja ją zrobiłem sam, nie będę dawał swoich miniaturek komuś, bo trochę to było, wiecie. Chyba że jak nagrywa na przykład z kimś, nie wiem, jakąś mapkę, escape czy coś takiego, to daję miniaturki, ale to znajomym i wiecie, to trochę dziwne pytanie było. No ale dobra, miniaturek swoich nie daję. O, lag. Tylko żebym nie wpadł czasem. Wow. Ała! Przez laga bym zginął jeszcze może. A, dobra, mam taki set, więc... Może jeszcze wytrzynię trochę. Dobra. No i tak, ja się tu żegnam z wami. Już nie będę zbytnio przedłużał odcinka. I tak już chyba trwa w miarę długo. Więc myślę, że ten odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić komentarza oraz łapki w górę oraz subskrypcji. Więc dziękuję wam za wszystkie lajki i tak dalej. Bardzo jestem niezmiernie wdzięczny, że aż ponad 100 lajków było poprzednim filmikiem. Rzadko tyle mam, bardzo rzadko tyle mam i po prostu się cieszę z tego niezmiernie. Dziękuję wam i trzymajcie się, cześć, na razie, mam nadzieję, że coś się z tego uda, jakiś team fajny poznam i w ogóle jakoś się fajnie ogarnie bractwo, więc trzymajcie się, cześć.